tym roku, w 22 niedzielę zwykłą, 8 września, Kościół obchodzi Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z ważniejszych świąt maryjnych. Kult ten sięga V wieku, kiedy to w Jerozolimie poświęcono bazylikę w miejscu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dla jaworznickiej parafii w Długoszynie pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to dzień odpustu. Oddajemy się pod opiekę Matki Najświętszej, która jest naszą patronką. Jak widzimy w głównym ołtarzu jest witraż, na którym widnieje święty Joachim, święta Anna i Maryja Mała na rękach. Na rękach swojej mamy świętej Anny. Uroczystą sumę odpustową rozpoczęło czytanie fragmentu Ewangelii świętego Mateusza o rodowodzie Jezusa Chrystusa. Zapis ten sięga kilkadziesiąt pokoleń wstecz. Wprawdzie Ewangelie nie wspominają narodzin Najświętszej Maryi Panny, ale tradycja przekazuje, że jej rodzicami byli pobożni Żydzi, święta Anna i święty Joachim. Miejsce urodzenia Maryi i data jej przyjścia na ziemię nie są znane. Można przypuszczać, że Maryja przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa. Kazanie podczas mszy w Długoszynie wygłosił ksiądz dr Krzysztof Niegowski, dydaktyk muzyki kościelnej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, a zarazem rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Dziś świętujemy urodziny Matki Bożej, naszej patronki. Identyfikujemy się z tą wspólnotą parafialną. Każdy z nas, tak sądzę, powinien mieć to poczucie, że przynależy do wspólnoty. Mszę świętą zakończyła procesja wiernych wokół kościoła. Otwierał ją ksiądz Niegowski niosący monstrancję. Po nim następowali wierni idący za feretronami i figurami świętych. Jest to święto radosne, które nakazuje z głębokim szacunkiem traktować poczęcie i narodzenie każdej istoty ludzkiej.